październiku każdego roku obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. W Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju ten dzień jest wyjątkowy, ponieważ uczniowie zamieniają się rolami z nauczycielami. No więc dzisiaj mamy Dzień Edukacji Narodowej, ale w taki troszeczkę inny sposób go obchodzimy. Dzieci przejęły rolę nauczycieli, pracowników naszej szkoły, a z kolei my wcieliliśmy się w rolę uczniów i pilnie uczestniczymy w zajęciach. Nie są to stricte takie zajęcia dydaktyczne, takie typowe lekcje. Uczniowie się bawią, sprawia im to, widać, dużo radości, a dla nas jest to też takim ciekawym doświadczeniem. Możemy podpatrzyć, jak oni nas postrzegają i rzeczywiście pojawili się w ubiorach, tak jak to my zazwyczaj przychodzimy ubrani, z torebkami, z kubeczkiem herbatki w rączce, także no, takie ciekawe spostrzeżenia również dla nas. No, dzisiaj jest taki dzień, że zamiast nauczycieli uczą dzieci. No fajnie, jest tak ciekawiej niż normalnie. Nauczyciele są fundamentem edukacji, przekazując wiedzę, ale także ucząc wartości, odpowiedzialności i empatii. No, oczywiście inna formuła służy temu, no, żeby oczywiście zacieśniać relacje z uczniami, żeby zobaczyli też, jak to wygląda z drugiej strony. No, przyznam, że chciałem też zostać zaskoczony przez ich kreatywność, przez ich jakąś inicjatywę. Zaskoczony zostałem przez moją klasę, także z tego się bardzo cieszę, że wyszli oni z inicjatywą już kilka dni wcześniej. Podjęli się pełnienia pewnych funkcji. Pełniłam rolę zastępcy dyrektora. Jest fajnie, bo jest jakaś odskocznia od tego, od normalnych nauki i no jakby jest inaczej, choć stwierdzam, że nauczycielką nie będę za bardzo, no za bardzo dzieci denerwują jednak. Cały czas gadają, trzeba je uspokajać i to jest właśnie taki najbardziej, myślę, trudniejszy element pełnienia roli nauczyciela. W obecnych czasach ich rola nabiera szczególnego znaczenia. Nie tylko przygotowują uczniów do wyzwań przyszłości, ale także wspierają ich w trudnych momentach, pokazując, jak radzić sobie z problemami. Jest zamiana ról, że nauczyciele są uczniami, a dzieci są nauczycielami. I ja jestem panią pedagog, panią Oliwią. Bardzo fajny w sumie jest ten dzień, bo mamy tylko 4 lekcje do 11:30 i rozmawiamy z uczniami, jak, no tak naprawdę jak pedagog rozmawia z innymi uczniami. Ja jestem panią psycholog, panią Ewą. No i ten dzień mi się podobał. Fajnie tak było po prostu sobie siedzieć w gabinecie i tam do nas przychodzili tam uczniowie, jak na przykład się źle zachowywali na lekcji albo jakieś problemy, na przykład nauczycielowie udawali uczniów i do nas przychodzili, że na przykład nie wiem, ktoś kogoś obgadywał i tam pani pedagog udawała ten, że jest niegrzecznym uczniem, że tam się śmieje z innych i tak dalej. Trzeba było chodzić i rozwiązywać problemy. No ciężko było, na przykład jak pani udawała, że jestem takim ciężkim uczniem do wytłumaczenia czegoś, ja już nie wiedziałam, co powiedzieć. Pełnię funkcję dyrektorki. No jest fajnie, przyjemnie. Dzisiaj z koleżanką na przykład robiłyśmy taką ankietę, jak można kreatywnie spędzić czas na przerwie bez telefonów, no bo zauważyłyśmy, że niestety na przerwach uczniowie zazwyczaj no, spędzają czas jednak w gapieniu w te telefony. Uważam, że taka inicjatywa bardzo ładnie nam pokazuje, jakie pokłady mają w sobie dzieci, czym się kierują, jak są doskonałymi obserwatorami, jak świetnie potrafią nas naśladować, czyli odkrywają tak naprawdę wszystkie swoje możliwości. To jest bardzo cenna inicjatywa. Myślę, że dla nas też jest dużo wskazówek, z czym mamy i w jaki sposób mamy pracować, z czym się też mają doskonałe rozeznanie, z czym się my mierzymy i to, co mogłyśmy zaobserwować też, jak sobie świetnie radzą w tych rolach. Dla Echo24 Anna Stańczak.